Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj ponownie jestem w Matczu. Pogoda jest troszeczkę słaba, padało dzisiaj nawet, więc będę na łąkach, bo na polu nie da się dzisiaj nic niestety podziałać. Ale te łąneczki też są do zrobienia, więc tutaj dzisiaj będę sobie działał. Wraz ze mną jest kolega, Xterkę pierwszy raz ma w ręku i to będzie jego pierwszy wykrywacz, więc trochę szkolenia też będzie dla nowego poszukiwacza. Znalazłem teraz jakąś monetkę, wyszła z tego dołeczka, z błotka. To chyba będzie 50 groszy z PRL-u. Proszę bardzo, z 30 cm. Woda się zbiera w dołku. A przed chwilą wykopałem taką oto łuseczkę z Mosinka. Pierwsza dzisiaj. Znalazłem teraz guziczek. Zaraz zobaczymy, czy uszko jest. Jak widzicie, woda tutaj stoi prawie na łące. Dobrze, to są takie te małe rowki, to jakoś to odpływa. Uszko jest. No, bo na polu dzisiaj to by była masakra. Jest saraczek. Ciekawe, czy artyleria, choć wątpię. Pewnie piechota jakaś. To norma jest. Tak, piechota. Ale tak czy tak, jest guziczek i nawet w nie najgorszym stanie, z łóżkiem. Proszę bardzo, saraczek z błotka. Teraz trafiłem jakąś monetkę zieloną. Ciekawe, co to jest. O, chyba kopieja jakaś. Tak, dokładnie 3 kopiejki. Rocznik. 901. Proszę bardzo. A teraz kolega, który pierwszy raz jest wykrywaczem, Xterkę zakupił u nas w sklepie. Coś takiego znalazł. Co to może być? I wyszła jakaś monetka z błotka. Zaraz zobaczymy, co to może być. O, piąteczka z drugiej RP. 5 groszy. Może rocznik uda się rozszyfrować teraz, choć wątpię. '37 chyba. Proszę bardzo. Trafiłem teraz monetkę. Wygląda mi ona na jakąś kopiejkę. Tam nad bugiem się jakieś kłady przebijają, ale po pracy silnika słychać, że ledwo jadą. O, ciężkie warunki dzisiaj. Teraz trafiłem coś takiego. Wygląda mi to, jakby to była jakaś flamerka. Testuję nagrywanie ujęcia telefonem. Nawet fajnie ostrzy, szybciutko. Wygląda mi ona chyba na drugą RP. Tak, 2 grosze. I to nawet nie najgorsze. 2 grosik teraz wyskoczył, proszę bardzo. Ujęcie akurat filmuję nadal telefonem. Sprawdzam, jak to będzie wyglądać. A teraz trafiłem taki oto kawałek ołowiu. Poziomo. Poziomo, bo ja na YouTube. O, coś jest.
kubek chyba. Jakiś. Patrz. Aluminiowy. Wygięty. Nieźle. Tak, no jakiś kubek. Ma sygnatury, patrz, bicie są. Widzisz? Mm. Mm. To Polska jest jakaś. Tak, coś polskiego. Teraz trafiłem jakiś guzik. Zobaczymy, czy łóżko jest. Chyba nie ma. Czuję pod palcem. I wygląda mi ten guzior na caraczka jakiegoś. Trafiłem kolejną monetkę. Zaraz zobaczymy, co to. Co to może być? Kopiejeczka chyba jakaś, tak? Jedna kopiejka, ale zaklejona. Może na podsumowaniu się rozszyfruje. Proszę bardzo. Tak wygląda nasza baza. Powolutku kończymy dzisiejsze poszukiwania i zawijamy do domu. Zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, na tej łące, która była taka podmokła, trochę tych fantów udało się wykopać. Nie było lekko, bo trochę mokro jeszcze, gumowiec ten mój piankowy dokonał żywota, czyli pękł, i chodziłem prawie cały dzień z wodą w bucie, no ale trzeba było. Dobra, lecimy z podsumowaniem. Łuseczki, tutaj jedna taka starsza łuseczka karabinowa, tutaj pewnie coś nowszego, myśliwskiego, kawałek ołowiu, zapewne jakiś wędkarski, tak mi się wydaje, bo tamtędy ludzie raczej na ryby jeżdżą. Trzy monetki, tutaj widzicie, te dwie nieczytelne, tutaj 50 groszy z PRL-u. Mamy cztery monety Rosji Carskiej, kopiejeczki. Stany, jak widzicie, takie sobie średnie, że tak powiem. Dwa guziczki carskie, jeden bez uszka. Oczywiście piechota. Monety drugiej RP. Mamy dwie piąteczki, roczniki udało się rozszyfrować. 23 oraz 37. Dwugroszówkę nie udało mi się rocznika rozszyfrować. Taka oto klamerka. Jak widzicie, uszkodzona. Sygnatur żadnych nie posiada. Nie wiem, co to mogło być. Wyszedł, jak widzieliście, taki oto kubek. Bez ucha, bo tutaj jest urwane. Tutaj jest sygnaturka. Światowid myszków. Rozmiar 8. Tutaj ósemeczka jest. Jest szansa, że ten kubeczek był wyprodukowany przed wojną i możliwe, że jakiś żołnierz wrześniowy, a nawet żołnierz KOP-u mógł używać taki kubeczek, ale to nic pewnego, bo te kubki również robiono po wojnie, więc to są tylko moje domysły. I na sam koniec ten oto przedmiot. Prawdopodobnie materiał, z jakiego jest wykonany, jest to chyba ołów, ale nie jestem pewny do końca. Nikt z moich znajomych nie wie, co to jest, więc zapewne zostanie u konserwatora na ekspertyzie. Fantów za dużo nie wyszło, ale teren był troszeczkę trudny, ciężko kopało się w tym błocie, a z wodą w bucie to mało przyjemnie było cały dzień spędzać na polu. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!